Meine Damen und Herren, Duma Stolicy.pl, sprechen mit dem Torwart TSV Bayer Leverkusen, Tomasz Kucz. Witamy, Tomek, już w naszej mowie. No i tak pierwsze pytanie, jak tam po świętach się czujesz, jak tam mocno, że tak powiem, urazy przy jedzeniu karpia się może pojawiły jakieś, czy dosyć spokojnie było? Karpia odpuściłem, trochę za sporości było, ale jak tam po świętach, no na pewno zmotywowany dalej do działania, bo odpocząłem trochę z rodziną, troszkę myśli poszły w inną stronę, bardziej w rodzinę i tak dalej. No i teraz jeszcze mam tydzień, półtorej tygodnia urlopu i później no co, na początku gaz. Miło wrócić po takim dłuższym czasie przebywania za granicą do Polski? No zdecydowanie bardzo miło wrócić. Tym bardziej, że jak tutaj przylatywałem to tak raz w miesiącu może. Czasem mi się zdarzało dwa razy w miesiącu i to też tak na weekendy tylko, więc no, byłem usatysfakcjonowany, ale też tak nie do końca, no bo wiadomo, to też bardzo krótko z rodziną przebywałem, a jak rodzice przyjeżdżali do mnie, to też tam raz w miesiącu i to też tylko na weekend, więc no to też dobre nie było, ale teraz jak mam dwa tygodnie czasu, to nawet co liczę, dwa tygodnie, jeden dzień, więc jestem strasznie zadowolony. Dziewczyna też zadowolona, że wróciłeś na trochę dłużej? Myślę, że tak. Okej, Tomek, zapytam Cię teraz może o stan zdrowia, bo to zaczynamy nowy rok, nowe postanowienia. No jak z formą? Mamy czystą kartę, czy jakieś drobne urazy się pojawiają może u Ciebie? Znaczy pytanie jest o ten rok, czy się pojawiały, tak, w tym sezonie? Znaczy tak, może o ten rok i jak nadzieje na przyszły? O ten rok, no myślę to końcówka tego sezonu, co była, do wakacji, no, bardzo zadowolony, tak jak wtedy z Lechem Poznań, żeśmy grali, myślę dobry mecz zagrałem. Tak później troszkę miałem problemy już od nowego sezonu, tego rundy wiosennej, bo no, troszkę z nogą tutaj, pierwszy miesiąc jak tutaj z drużyną trenowałem było wszystko ok. No i następny miesiąc już 3 tygodnie przerwy ze względu na tą nogę, bo miałem naderwany mięsień, co się później okazało, że wszystko z pleców mi idzie. No ale w końcu wyzdrowiałem, no i zagrałem pierwszy mecz, swój debiut z Bate Borisov, to tam 1-0 wygraliśmy. No to nie miałem za dużo do roboty, więc tak też nie byłem jakiś przeszczęśliwy, ale następne mecze z Barceloną, już kolejne w Lidze Mistrzów i tak dalej, tej młodzieżowej, no to już coraz bardziej zadowolony byłem. No jak pamiętam, to z Barceloną chyba tam rzut karny obroniłeś, tak? Dobrze pamiętam, czy... Dobrze, no udało się, pomyślałem, prawie się rzucę i obroniłem. No ale kurczę, właśnie najgorzej później z Romą były 2 mecze, w pierwszym 2-1, w drugim 5-1. Przegrali, ale myślę też dobry mecz zagrałem mimo wszystko. No ale niestety po tym meczu złapałem kontuzję znowu i to ta sama noga, też mięsień naderwany, tylko już w innym miejscu, bo tam pod udem czy coś w tym stylu. No i znowu teraz do świąt miałem przerwę, trochę też z drużyną, pod koniec już potrenowałem, pod koniec tej rundy. No i co więcej, no i teraz już zdrowy jestem, troszkę tutaj biegam, trzymam formę, no i zaczynam od nowego sezonu, jak to będzie wyglądać, od nowej rundy. No tak, jak już przyszedłeś, no tak właśnie nie było widać tych świąt po tobie troszeczkę, no widać, że się oszczędzałeś. Skoro tak zapytam, w związku z tym... W jakim sensie oszczędzałem, że brzuszek? Czy... No tak, no nie mam brzuszka w końcu, ale... A, że w takim zdaniu, okej, rozumiem. Tak. Ale skoro te urazy były pod koniec rundy jesiennej, to skoro tak, jak wygląda twoja pozycja w tej chwili w zespole? Ciężko powiedzieć, bo... Na samym początku, po wakacjach, no to tak była rywalizacja między mną a takim jednym zawodnikiem, bramkarzem z 97 rocznika, też Niemiec. On tam też reprezentant kraju był, no i teraz nie wiem jak to z nim, no ale to tam bardziej się na sobie skupiam. No i początek właśnie był taka rywalizacja. Później jak już wyzdrowiałem po tej kontuzji, no to ja wskoczyłem na to, jeszcze tam 2-3 mecze obejrzałem z ławki, no ale później wskoczyłem na ten mecz z Barceloną, później coraz lepiej było, Barcelona, Bate i tak dalej. No ale niestety teraz co tą kontuzję złapałem, no to znowu ten bramkarz skoczył, bo teraz 3 tygodnie znowu, czy 4 nawet tygodnie przerwy miałem, no to on tylko bronił. Więc no od nowego sezonu trzeba będzie dać trochę gazu, no i zobaczymy jak to będzie, ale no liczę na to, że uda mi się wskoczyć na to miejsce w bramce, bo miejsce jest tylko jedno. Dokładnie. Jak byłem w domu, trafiłem na taką biblioteczkę wielkich klubów Europy, to przegląd sportowy wydawał, jak jeszcze na studiach byłem, i tam akurat był Bayer. I tak jak patrzyłem, to tak w tym Bayer dosyć konkretnie, no sporą ilość Polaków ściągał. Polacy są cenieni w Leverkusen, czy jeszcze wspominają tych niektórych, jak na przykład Andrzeja Buncola, Leśniaka albo Matyska? Znaczy do tej pory jakoś tak się, w sensie zanim przyszedłem do Bayeru, jakoś tak się nie interesowałem tym, jakoś nie myślałem za dużo o tym, ale później jak tak przyszedłem, to no, troszkę się nasłuchałem, że jednak tu było trochę tych Polaków, że no, trochę dużo tutaj zrobili, pomogli zdecydowanie. No i co więcej, no i też tam jest 2 czy nawet 3 ludzi od trawy tam, co tam biorą, no tak jak tu chociażby na Polonii, no oni też 3 jest z Polski, no i z nimi też rozmawiam, to oni mi też sporo mówią o tych Polakach i tak dalej, jak oni grali tutaj, a właśnie Andrzej Buncol jest nawet trenerem z U17, to też tam ze 3, 4, 5 razy miałem z nim kontakt, porozmawiałem chwilę i tak dalej, więc tak to wygląda. No i polonista z legionistą się może dogadać w Niemczech? Myślę bez problemu. Nie, jakoś... Nie, akurat pan Andrzej Buncol jest bardzo w porządku człowiekiem. No i nie wiem, jakoś mi nigdy nic nie wypomniał o tym, że z Polonii jestem, czy coś w tym stylu. Ostatnią informacją tam dotyczącą Niemiec, jeśli chodzi o bramkarzy, na którą trafiłem, to był sukces Rafała Gikiewicza. Śledzisz jeszcze? Czy masz tam jakichś konkretnych swoich idolów, na których się skupiasz? Znaczy od małego pamiętam, zawsze moim idolem był Artur Boruc. I od zawsze no, oglądałem może nie tyle jego mecze, bo nie wiem, a to nie miałem jakiegoś konkretnego kanału, żeby móc oglądać albo coś innego, czasem w internecie zerknąłem. No ale tak głównie jego śledziłem, jakieś wywiady z nim czy coś takiego, no i zawsze, no i był moim idolem, jest ze względu na to, że no, strasznie mocno psychikę ma, cokolwiek by nie było, tam nic go nigdy nie złamało. Ale ostatnio też zacząłem oglądać bramkarzy typu Joe Hart, Dawid De Gea, no i właśnie tak jakoś, nie wiem, przypadkiem czy, no w każdym razie zacząłem tego Rafała Gikiewicza. No i właśnie tak już od dłuższego czasu, tak 4-5 miesięcy, jak tu jestem w Leverkusen, to często go obserwuję, jakieś tam filmiki czasem obejrzę i teraz mam te Sky i tak dalej, to w domu w tych Niemczech, no to dosyć często go oglądam, te jego mecze, no jestem strasznie mile zaskoczony, nie? Bo w Śląsku Wrocław pamiętam, jak tam grał, to tam widziałem ze 2 mecze, jak tam z Sevillą chyba grali, no to tak się nie popisał za bardzo, to tak jakoś nie zwróciłem na niego uwagi, ale teraz tam usłyszałem 2-3 dobre zdania, no i tak bardziej zwróciłem na niego uwagę. No i też jak zauważyłem, troszkę lekko ma w głowie pokręcone, chociażby teraz się tak na biało przefarbował, ale to też bardzo pozytywna cecha, że taki świr, no bo bramkarz nie może iść normalny. Ostatnio Grzesia Szamotulskiego czytałem i tak właśnie stwierdził, że bramkarze się dzielą na 2 grupy, albo spokojnych rzemieślników takich, którzy krok po kroku osiągają swoje, albo pozytywnych wariatów, którzy tą swoją osobowością jednak są w stanie dużo nadrobić. No i do której grupy się będzie Tomasz Kucz zaliczał, bo tak szczerze mówiąc, jak jeszcze przed wywiadem rozmawialiśmy, to wynikało mi tak, że bardziej do tej pierwszej. A mi tak z kolei się wydaje, że tak pół na pół, że no tak wiadomo, trzeba czasem opuścić głowę w dół, pomyśleć nad tym, co się źle zrobiło, co się dobrze zrobiło. Trzeba no, przede wszystkim ciężko pracować, ambicja, charakter, ale no co, no też nie można być takim spokojnym, znaczy przynajmniej ja nie mogę być taki spokojny, cichy, nie wiem, nawet w szkole na lekcjach czasem coś odwali, coś się głupiego zrobi. Nie wiem, w życiu z kolegami gdzieś z drużyny się spotkam, wyjdę gdzieś na miasto, to też można zawsze, to czasem coś odbije do głowy, ale żeby tak No, trzeba też mieć umiar w tym, że czasem wiadomo trzeba poświrować i tak dalej, ale jak trening jest, mecz i tak dalej, trzeba zawsze skupiony, skoncentrowany, spokojny. Jak mecz wyjdzie, wiadomo, można poszaleć, pobawić się, jak nie wyjdzie, no co, no, trzeba głowę opuścić w dół i zastanowić się nad tym. To chyba pod tym względem się powinieneś cieszyć, że koledzy, że tak powiem, ze starego zespołu, czyli z Polonii, nie byli w stanie, że tak powiem, zdradzić tutaj tych wszystkich wyczynów twoich jeszcze z czasów juniorskich. A to nie, to aż takich wyczynów to nie było, że nie wiadomo co. Mówię bardziej wtedy tu w Polsce na lekcjach, pamiętam, to tak też jakieś głupie czasem akcje się robiło, a tutaj to też tak krótki okres trenowałem z 9-6, no ale mimo wszystko bardzo się z nimi zżyłem tutaj z Seliotku przez te kilka meczów, co u nich grałem, a najbardziej pamiętam przed i po meczu z Lechem Poznań. Wtedy najbardziejśmy wszyscy się tak zżyli ze sobą. Jak to się śmialiśmy, mówiliśmy, że jesteśmy wielką jedną rodziną, więc no, tak to wyglądało. Do przyszłości szczerej wrócimy, albo inaczej, uszeregujemy ją troszeczkę, ponieważ tak Gazeta Wyborcza, jak przedstawiała cię, twierdziła, że jesteś wychowankiem Polonii, ale jednak twoim pierwszym klubem był Drukarz Warszawski. No tak naprawdę pierwszym moim klubem była Gwardia Warszawa. Tylko że to było jak byłem w pierwszej klasie podstawówki, czy drugiej, ale raczej pierwszym. To też tak rok tam pograłem na prawej obronie, no ale to wiadomo, to takie... No to tak jakbym grał na podwórku z kolegami. No tak, pierwszym takim poważniejszym klubem był Drukarz. No i tam rozegrałem się 4 lata, 3-4 lata. No i tam właśnie pierwsze takie moje treningi to też w polu były. Dopiero później, pamiętam, zabrakło bramkarza. No i tata powiedział, że no to ja mogę stanąć. Ja się zgodziłem, poszedłem na bramkę. I pamiętam tam pierwsze treningi, to tam, znaczy właśnie nie pamiętam tych pierwszych treningów, ale pamiętam pierwszy turniej był. To też jakiś taki, tam co teraz Seliotka gra, to 9-8. Nie. Gdzie teraz Seliotka gra, 9-8? Gdzie? Puszczańska albo Blokowa. Nie, bo tu na Polonii wiem, że grają, ale też grają na... Tam gdzieś, w każdym razie, no, był jeden turniej taki. Tam, gdzie zawsze były rozgrywane Mistrzostwa Warszawy, tych młodszych roczników. No i wtedy, pamiętam, zagrałem się dobry turniej, bo trener był bardzo zachwycony mną, powiedział, że no, nie zdejmie mnie z bramki, no mimo, że tam miałem ile tych lat, 9-10. No i tak już zostało, no i później tam broniłem 2 czy 4 lata. Następnie przyszedłem tutaj do Polonii też z pomocą kadry Mazowsza, kolegi też tutaj, co wcześniej trenował z Mazluma, też za pomocą trenera Meliszewskiego. No i tutaj, no i nie żałuję tej decyzji, na pewno nie żałuję. No później co, cały czas ta kadra Mazowsza była, tutaj Polonia cały czas też grałem, później się pojawia kadra Polski, dzięki też kadrze Polski, występach w Polonii, w kadrze Mazowsza, jakieś tam zainteresowanie się pokazało, no i... Lekko ci przerwę, bo tak sprawdzając żywoty, że tak powiem, wychowanków Drukarza w Polonii, trafiłem na Żewłakowów, którzy też właśnie dzięki Polonii zaczęli swoją karierę zagraniczną. Jest coś w tej magicznej pielgrzymce, że tak powiem, z Drukarza przez Polonię do zagranicy? Mam nadzieję, że coś będzie. Ale no cóż, no, co mogę powiedzieć, ja zawsze daję z siebie 100%, 120%, ciężko trenuję i mam nadzieję, że to się opłaci w przyszłości. Strona MKS może nie jest już tak mocno aktualizowana, ale jednak jak przeglądaliśmy konkretne podstrony, tam, no to tam widniesz w kilku kadrach drużyn młodzieżowych. W końcu w której drużynie grałeś najwięcej? Bo ten największy mecz, o którym mówiłeś w juniorach, no to oczywiście CLJ-ka z latem. Ale która drużyna była taka konkretnie twoja? Konkretnie moja był zawsze rocznik 99, czyli ten mój rocznik. Pamiętam tam zawsze, no od początku grałem i no i trener mi też mówił, że tam jest możliwość gry, że też jestem zgłoszony do rok starszych, 2 lata starszych. No ale tam grałem może 2, maksymalnie 3 mecze. Dopiero później, jak tą kontuzję zapałem, też tak trochę paradoksalnie, bo grałem tutaj w 9-9 i tak dalej. Troszkę też z seniorami, pamiętam, trenowałem, jak już ta czwarta liga była. No i tą kontuzję zapałem. No i słyszałem, że jak wyzdrowieję, jak będzie dobrze wszystko, to jestem do Seliotki. A to też bez żadnych meczów tu 9-9 i tak dalej, no ale... No tak jak mówiłem, ciężko pracowałem. Pamiętam, no czasem też budziłem się jakoś 5:40, chwilę przed szkołą, żeby się porozciągać, bo to też musiałem, jedyne co musiałem, na tą kontuzję to się porozciągać. Po żonie się porozciągać, no i to wszystko. Rozciągać się miesiąc, dwa, no i wróciłem do zdrowia. Pamiętam, że tyle co jeździłem po tych lekarzach, to jakieś nawet operacje chcieli mi robić, co okazało się kompletną głupotą. No ale cóż, no i wyzdrowiałem, wróciłem do gry. Potrenowałem trochę, zagrałem pierwszy mecz, to też tak nie miałem za dużo do roboty, bramkę trochę zawaliłem, ale już drugi lepiej, trzeci lepiej, no już z meczu na mecz coraz lepiej, bo aż w końcu przyszedł te półfinały z CLJ-ką. Niestety nie udało się wygrać, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z tego. Pamiętasz jeszcze tam te rzuty karne, które przeciwko Lechowi broniłeś? No, Pamiętam, tylko że to tam jeden tylko karny obroniony był. No i też właśnie to na takiej zasadzie było, że w miarę dobry mecz zagrałem i przez cały mecz, no tam momentami w tym meczu, bo widziałem, że to tak zmierza do tej dogrywki, później do tych karnych. Syjmy się pierwszy karny, rzucę się w prawy róg, a później już jakoś się podoży. No i tak jak zrobiłem, udało się, tylko szkoda, że później już coraz gorzej to wyglądało. Śledzisz jeszcze losy swoich kolegów z juniorów, bramkarzy? To znaczy śledzę losy kolegów, ale jeśli chodzi o całą drużynę, no też jeśli chodzi o bramkarzy, to tak jakoś nie za często widzę coś, żeby było napisane, ale głównie no wszystkie strony tam tutaj na Facebooku Polonii mam polajkowane, zawsze cały czas patrzę, co się dzieje na bieżąco i też rodzice mi. Mama często patrzy na tutaj Dumę Stolicy i tak dalej, to zawsze mi pisze, co tam się dzieje. No ja też na Facebooku przeglądam czasem, patrzę jak tam mecze seniorów, CLJ-ki i jakieś tam zdjęcia oglądam i tak dalej, co się dzieje, więc jestem na bieżąco cały czas. Z tego co słyszałem, to Janek Balawajder miał szansę, ale no niedużo brakło właśnie, żeby zadebiutował w pierwszym zespole. Ty nie żałujesz troszeczkę, że nie udało się w pierwszym zespole Polonii zadebiutować? No troszkę tak, troszkę żałuję, to znaczy zadebiutowałem, ale to był taki nieoficjalny debiut, tylko że to w czwartej lidze jeszcze było połowa ze Zniczem Pruszków i połowa też z Świtem Nowy Dwór, tylko to też w sparingach, więc no nieoficjalne niestety. Tutaj na Polonii udało się zagrać tylko w CLJ-ce, no mimo wszystko ogromne przeżycie. No ale co, no szkoda, że się nie udało zagrać tutaj. Słyszałem, że były takie głosy, że jak wszystko będzie dobrze, to mogę zagrać taki jakby prezent dostać już pod koniec sezonu. No ale cóż, no nie udało się, ale może kiedyś, jak wszystko dobrze się potoczy na koniec kariery, wrócić, czemu nie? Ostatnio trafiłem na wywiad z jednym z zawodników CLJ-ki, Bartkiem Gromkiem konkretnie. On teraz jest w Widzewie. Jest w podobnej sytuacji do ciebie. To znaczy nie był czysto wychowankiem Polonii, ale spędził w niej bardzo dużo czasu. I tak się zastanawiam właśnie, jak bardzo w związku z tą ostatnią deklaracją Polonia jest ważna w twoim życiu. Znaczy jak bardzo ważna? No na pewno zżyłem się z tym klubem. Chociażby przez to, że no, chodziłem na mecze tutaj, czasem przychodziłem też na młyn, tam jak ta trzecia, pamiętam pierwszy mój mecz na trybunach, bo też byłem tam chłopakiem od podawania piłek, ale pierwszy mój mecz taki to był z Piastem Gliwice, pamiętam ostatni mecz w Ekstraklasie, czy przedostatni tutaj na Polonii, tak, ostatni tu na Polonii, tak, no to pamiętam, no wtedy mi się bardzo spodobała atmosfera i sobie pomyślałem, że no czemu nie przychodzić tu na czwartą, trzecią ligę pomagać chłopakom. Pamiętam, trenowałem z chłopakami tutaj, później na trybuny przychodziłem, po meczach zbijaliśmy piątki z trybun. Więc szaliki miałem ze 2-3, pamiętam na mecze jeździłem w szaliku w ręce i też miałem trochę, pamiętam ze 2-3 razy różne problemy z legionistami, co też jeszcze bardziej tak mnie umocniło w tym, żeby tutaj przychodzi. Tak mi się to spodobało i także no, jestem trochę, myślę, zżyty z tym klubem. Po sezonie, jak odchodziłeś, to też kilku zdolnych juniorów odeszło z Polonii. No i Przemka Płachetę masz też w Niemczech. Kontaktujecie się ze sobą jeszcze? No tak, czasem coś popiszemy, no ale to też jakoś nie za dużo, bo wiadomo, każdy tam u siebie musi trenować i tak dalej. Też mało czasu na to jest, bo u mnie przynajmniej tak jest, no i myślę, u Przemka na pewno, że od rana szkoła, później treningi, no i się wraca późno do domu, no to też tak nie ma się zbytnio na nic ochoty, jest zmęczenie, jedyne coś, o czym się myśli, to zjeść i pójść spać, więc to tak mniej więcej wygląda. Ale w jednych rozgrywkach nie gracie razem? Nie, nie, bo to jest bodajże 4 grupy tego U19 Bundesligi i to wygląda tak, że jest wschodnia, zachodnia, północna i południowa, czy coś w tym stylu. No i ja gram w tej zachodniej, tam to Zagłębie Rury, co jest, to tam Schalke, Borussia, Düsseldorf i tak dalej, więc a Przemek gra tam północno-wschodni bodajże, coś takiego. To nie widzimy się razem w grupie. Nie grałem przeciwko sobie. No dobrze, to teraz troszeczkę ewentualnej kuchni niemieckiej. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Idzie dobrze już tutaj ta nauka? Rozumiesz tam troszeczkę kolegów z Niemiec, czy jeszcze ciężko wchodzi? Tak ostatnio bardziej zwróciłem uwagę na to, bo zazwyczaj w szatni tak było, że tak siedziałem, myślałem o, czasem pomyślałem, tak bardziej posłuchałem kolegów, czasem o czymś innym pomyślałem, czasem z jakimś kolegą obok siebie tak zacząłem chwilę rozmawiać, ale tak zwróciłem uwagę ostatnio, że tak usiadłem i zacząłem słuchać, co oni mówią, żeby tak zobaczyć, ile rozumiem. No i tak ten język też wiadomo, chłopaki mówią tak bardziej takim szybciej, takim bardziej sloganem można powiedzieć, tak jak no, młodzież. No i tak zacząłem, tak myślę, sporo zrozumiałem, więc no, jestem bardzo zadowolony z tego, co tam na razie osiągnąłem, czego się nauczyłem. Chłopaków rozumiem, dogaduję się z nimi, trenera również już coraz lepiej rozumiem, w sensie jeśli chodzi o tą taktykę i tak dalej, co on mówi. Natomiast w szkole mam małe czasem problemy, jeśli chodzi, to znaczy problemy w sensie ze zrozumieniem, nie że tam z nauką, tylko ze zrozumieniem, bo czasem nauczycielka potrafi powiedzieć takimi słowami, które jeszcze dla mnie są nieznane, których jeszcze się nie nauczyłem, których jeszcze nie potrafię, no i to mi jedynie sprawia problem, ale to też rzadko się kiedy zdarza. Głównie no w szkole mam 2 z niemieckiego, co na polski to jest 5. Więc no, bardzo zadowolony jestem z tego, co na razie jest. Rozumiem dużo, w drużynie prawie wszystko, dogaduję się z chłopakami, chętnie rozmawiam z innymi po niemiecku, nie mam jakichś oporów przed tym, więc wszystko dobrze idzie. Jak często na boisku pada za to komenda Leo? Leo? No o ile pamiętam, bo to chyba Andrzej Iwan o tym wspominał w swojej biografii, tylko nie pamiętam, czy to było przy bramkarzu Wisły czy Górnika, że Leo znaczyło moja po niemiecku chyba. Chyba, że to było jakoś tam humorystycznie wzięte. Chyba, że to jest w jakimś innym regionie, bo to też jest coś w tym stylu, że no tak jak na przykład tutaj, jak jest Warszawa, to mówimy no nie wiem jak mówimy. No, wychodzicie na dwór, ja wychodzę na pole do tej pory. No, na przykład, że wychodzimy na dwór, a nie wiem, gdzie to jest, że wychodzimy na pole, bo też koleżankę mam z Polski, na południu, no właśnie, to koleżankę mam z Polski, tam z Bieszczad bodajże, w klasie, to ona też mówi, czy idziemy na pole, więc też tak to zwróciłem na to uwagę, więc tak samo tu w Niemczech, że na przykład w Bawarii mówią inaczej, jak tutaj w tym Zagłębiu Rury, co ja mieszkam, więc może to Leo to znaczy gdzieś indziej, bo... O ile pamiętam, to chyba w Bochum było, ale nie dam sobie ręki uciąć. No to możliwe, że i tak, bo na przykład tutaj jest Towat, no głównie Towat się krzyczy, tam jakieś Meine czy coś w tym stylu, to nie. Bo tutaj w Polsce to przynajmniej ja zawsze krzyczałem ja, moja, ale żeby, no mniej więcej coś takiego. Także tu w Niemczech krzyczę Towat, jak leci do mnie piłka i chce złapać. Jesteś tam już... Trochę, no trzeba przyznać, już te pół roku jesteś, 5 miesięcy. Jak sądzisz, jak dużo od tego czasu udało Ci się poprawić w swoim warsztacie bramkarskim? Oj, no właśnie z tym mi ciężko powiedzieć. Na pewno stwierdzić mogę, że z nogami jest progres, ale też no taki problem jest, że te kontuzje miałem. I z tym jest problem, bo 3 tygodnie kontuzji miałem, później znowu do gry, zacząłem robić znowu ten progres i później znowu kontuzja, więc no też tak się jakby zatrzymuje człowiek w tym rozwoju. Także od nowego roku taki główny cel, bo wiadomo, są jakieś cele takie większe, typu trenowanie z pierwszą drużyną i tak dalej, ale takim głównym celem, pierwszym celem, żeby trenować i być zdrowym. To przede wszystkim, bo jak jest zdrowie, to później są ciężka praca, no i wszystko samo przyjdzie. No jak pamiętam, no to zawsze byłeś nastawiony na to, żeby jednak samodoskonalić siebie i nie zwalać winy na innych. Taka filozofia życiowa pomaga, jeśli chodzi o bramkarzy? No zdecydowanie. Też miałem czasem takie myśli typu, jak tu jeszcze w Polsce byłem, o to różnie. Czasem myślałem, że to moja wina, ale też czasem jak z kimś rozmawiałem, to też tak nie do końca się przyznawałem, że to moja wina, czasem tak zwalałem. Ale też przez taki wyjazd można naprawdę sporego doświadczenia, wejść w takie bardziej dorosłe życie, bo wiadomo, bez rodziny jestem w Niemczech, w sensie tej swojej tutaj Polski, bo wszyscy tutaj są na miejscu. No i co, no i też mogę się bardziej usamodzielnić, też wiadomo, przez te porażki, przez te wygrane, jeszcze zazwyczaj jak się samemu wraca, samemu się o tym wszystkim myśli, no to wiadomo, można trochę zmienić swój styl życia, swoje myśli. Wracając do pytania, to zdecydowanie, na przykład jak wiem, że jak dam z siebie 100%, 120%, to zawsze się lepiej czuję, zawsze później na sumieniu lepiej, bo wiem, że wykonałem ciężką robotę, mogę się spokojnie położyć spać, bo na przykład jak czasem mam takie weekendy, że siedzę w domu i praktycznie nic nie robię, bo na przykład jak kontuzję miałem, to tak było, że mecz był, a ja oglądałem go z ławki i później wracałem do domu, nic przez weekend nie zrobiłem, no to denerwowałem się na siebie i ciężko na przykład zasnąć mi było przez to, ale wiem, że jak wykonywałem ciężką pracę i skupiałem się tylko na sobie, to zawsze później lepiej się spało, lepiej się funkcjonowało, mimo że tych sił było mało. Dużo większy przeskok mamy, bo to możesz porównać teraz Polskę do Niemiec. Przynajmniej jak zawsze pamiętam, to Polacy tak twierdzili, że w Polsce była sielanka, później jak się poszło do Niemca, no to jednak trzeba było mocno zapieprzać. No przeskok jest ogromny. To znaczy, czy ja wiem, czy to tak... tu też w Polonii jakby musiałem zawsze dawać siebie sporo. No i co, no i pamiętam okres przygotowawczy w zimę był zawsze ciężki, z tym bieganiem i tak dalej. No ale też wtedy nie myślę, że był ciężki, ponieważ też jakoś mój tryb życia wcale nie był też taki bardzo dobry, bardzo taki profesjonalny. Teraz jak tu w Niemczech, jak zrobiłem ten duży krok, tak w Niemczech pamiętam pierwsze treningi, pierwszy tydzień, to była kompletna masakra, bo pierwsze 20 minut rozgrzewki, a ja już nie dawałem rady, to znaczy no, już naprawdę ciężko było i później, pamiętam, była taka sytuacja, że tam mówi 20 pompek, żeby zrobić, tylko że to było też już po tej stabilizacji i tak dalej, to mówi 20 pompek, żeby zrobić, no dobra, no to robię, no i zrobiłem i tak rozglądam się, pytam się, czemu jeszcze robił, to ile mieliśmy zrobić, on mówi 50 i tak 2-3 serie jeszcze, no to troszkę gazu dawaliśmy tam. No ale myślę też przez to tą kontuzję zapałem, bo i moje plecy i ta noga mogła tak jeszcze nie być do tego przygotowana, ale później już przyznam coraz lepiej, jak chodziliśmy tam na siłownię, na górę, na boisku też taki, no trochę w kość dostawaliśmy, tak później no to ciało coraz bardziej się do tego przyzwyczajało i tak już po miesiącu, dwóch już nie czułem tego zmęczenia, już nie czułem tego bólu w mięśniach i tak dalej, więc już zdecydowanie lepiej było. Ale mamy rozumieć, że w związku z tym, że taki duży progres zrobiłeś w Niemczech, trenerzy kadry młodzieżowych dalej myślą o tym, żeby powołać Tomasza Kucza do zespołu narodowego? Myślę, że tak. Ostatnio nawet był u mnie trener z kadry Polski na tydzień, oglądał mnie, rozmawiał ze mną, więc no myślę, że Cały czas myślą o tym, że mnie powołać. Myślę, że jestem ważną postacią w tej kadrze i też będę robił wszystko, żeby... Będę się starał jak najbardziej na treningach, żeby cały czas... żeby znowu wrócić do tej kadry, jakby nie patrzy, bo długo mnie już nie było przez te kontuzje i tak dalej. No i też przede wszystkim zagościć tam na dłużej. I tak cel jest też taki, żeby po kolei z tych kadr w końcu dostać się do tej kadry A. No jak będzie, zobaczymy. No to skoro tak, Tomek, czego Ci życzyć w tym nadchodzącym 2016? Myślę przede wszystkim zdrowia, a reszta sama przyjdzie, myślę. Bo mi wystarczy zdrowia, jeśli chodzi o te inne rzeczy typu ciężka praca i tak dalej, to nie trzeba mi życzyć. Myślę, że bez problemu sam sobie z tym poradzę również. Najważniejsze zdrowie przede wszystkim, a reszta sama przyjdzie. A skoro tak, mamy nadzieję, że wszyscy kibice będą tutaj trzymać kciuki za Twoje zdrowie i wkrótce będą mogli się też ucieszyć, jeżeli zobaczą znajome nazwisko w jakichś rozgrywkach tutaj konkretniejszych, albo w Bundeslidze, albo w reprezentacji Polski. Dziękuję bardzo. No i ja jeszcze chciałem życzyć też wszystkim kibicom Polonii wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok, bo już mamy po świętach, więc na święta no już nie ma co żyć, także wszystkiego dobrego w nowym roku i no i co? No i cały czas do przodu. Tak jest. Naszym gościem był Tomasz Kucz.